Raptem 18 spotkań sezonu 2019-2020 w trzeciej lidze, grupie trzeciej. Zaskakujący epilog. Rozrywki komentuje kapitan rekordzistów Dariusz Rzucki. Tak, no specyficzny bardzo sezon, krótki, bo tak jak powiedziałeś, było tych kolejek 18. No nie zdarzyło się i pewnie mam nadzieję, że się szybko nie zdarzy, żeby sezony tak kończyły się tak szybko, aczkolwiek no jakby nie będę powielał tego, co mówi się dookoła. No na pewne rzeczy nie mamy gdzieś wpływu, pewne rzeczy są ponad nami i pewne rzeczy po prostu musimy gdzieś zaakceptować. Sezon krótki, na pewno jakby nie zgadzał się z tymi naszymi założeniami, bo chcieliśmy, mimo tej dużej straty, chcieliśmy powalczyć o coś więcej na wiosnę, mimo zmian, mimo tego, że cały czas gdzieś uczymy się siebie. No ale cóż, tak jak powiedziałem, musimy to po prostu wziąć na klatę i myśleć o kolejnym sezonie. To jaki to był sezon dla rekordzistów? Odwołajmy się do rundy jesiennej. Wiesz co, jak sobie tak pomyślę, to dziwny raz. Może najpierw powiem, że to był solidny sezon, bo zajęliśmy finalnie gdzieś piąte miejsce. Dziwne pod tym względem, bo jak sobie tak myślałem o tych naszych dokonaniach, to jakby ciężko było sprecyzować to, jaką troszeczkę piłkę gramy, bo jak sobie patrzę na przykład tabelę i strzelone bramki, to mieliśmy 29. Niedużo, jak na ekipę na piątym miejscu. Jak sobie patrzę na bramki stracone, to 27 tych bramek było straconych. Dużo jak na zespół na piątym miejscu, więc solidnie punktowaliśmy. Na pewno brakowało nam to, żebyśmy takiej serii mieli, że zagramy 2-3 dobre mecze, 4, dołożymy 5, gdzieś tam remis, nie przegramy po drodze. A jednak to trochę pokotowało to, że zagraliśmy jeden, drugi mecz, później dostaliśmy przysłowiowo pysk. To tak naprawdę solidnie ktoś nas sprowadzał na ziemię i jakby to była też nasza bolączka, że na koniec finalnie chyba mieliśmy 11 punktów straty do Śląska Dwójki. Panie prezesie, kilka zdań komentarza do decyzji Śląskiego Związku Piłki Nożnej kończącej sezon 2019-2020 w trzeciej lidze. No, pierwsze słowo to wreszcie wiemy, co jest grane, a w zasadzie co nie jest grane. Jak publicznie mówiliśmy, najlepiej było grać. Oczywiście te uwarunkowania wynikające z pandemii uniemożliwiły grę nie tylko nam, no wszystkim w lidze trzeciej, więc przyjęliśmy tę informację ze zrozumieniem, ale no, entuzjazmu w klubie nie wzbudziła. Na pewno to była bardzo trudna decyzja. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Wiadomo, że chcieliśmy grać, ale są sprawy ważne i ważniejsze. Musimy się do tej decyzji dostosować. Teraz najważniejsze, żeby jak najszybciej prezesi związków podali termin rozpoczęcia nowych rozgrywek. Co z zespołem w tak zwanym międzyczasie? Wszystko jest uzależnione właśnie od tego, kiedy będzie pierwszy mecz ligowy nowego sezonu. Na dzień dzisiejszy zakładamy, że pierwszy mecz będzie 15 sierpnia i staramy się do tej daty dostosować okres treningów, czyli chcemy trenować do 19 czerwca, później zrobić krótkie wakacje dla zawodników i zacząć nowy okres przygotowawczy 6 lipca. I zakończyły się już treningi w grupach oraz trenowanie według tak zwanych rozpisek. Tak, i bardzo z tego powodu się cieszymy. Ja również jestem bardzo zadowolony z tego, że będę mógł w końcu spotkać się z całą drużyną na jednym treningu i przypomnieć sobie, jak to jest prowadzić zajęcia z całą grupą.